Poczekaj, prezes ostatni tej konkursie. Ja jeszcze nie wyprzedzi klipę. Wystarczyło. Wystarczyło. O ile? Ostatnie dwa skoki turnieju. Ostatnie dwa skoki turnieju na belce i wylądował Hubert Kufel. Jest pierwszy i ostatni skok w turnieju. A potem generalny. Paweł Kaczmarczyk. Kliknij tylko raz, kliknij tylko raz. Paweł, raz. Wygrał Hubert Kufel. Kliknij ktoś raz. I uwaga. I mamy mistrza. Jakub Sęk. Po raz pierwszy w karierze! Ależ zdeklasował rywali! Gratulujemy, gratulujemy! Jakub Sęk, pierwsze zwycięstwo w 9. edycji konkursu 4 stoczni. Który to był twój start? A jak poprzednio wyglądały? No dwa razy drugi raz. No to ładnie. Oczywiście dzisiaj nie było lidera wszechczasów, Tomka Zielińskiego. Jak się skakałoby z jego obecności? Bardzo dobrze, chcę powiedzieć. Wygrałeś zdecydowanie ponad 100 punktów różnicy nad drugim w klasyfikacji Danielem Janusem. Jak się czujesz? No, jestem już po przedostatnim skoczniu. Byłem pewien zwycięstwa, więc sobie odpuściłem ostatnio na ludzie. A jak podobała ci się zabawa? No bardzo fajnie, zaraz podobnie też zjadę, tak nie wiem. Barwiersza dwójka tegorocznych mistrzostw. Panowie, jak zabawa, jak zabawa? Świetnie, rywalizacja była zacięta, świetnie się bawiliśmy. Daniel, tobie jako drugiemu gimnazjalisty udało się wejść do pierwszej trójki, bo pamiętasz pewnie dobrze, że bardzo ciężko jest dostać się gimnazjalistą do finału. No ty osiągnąłeś, powtórzyłeś wynik twojego kolegi sprzed roku, zająłeś drugie miejsce. Jak odczucia? Dużo trenowałeś? Konkurs był bardzo emocjonujący, ciekawa rywalizacja, zapraszam wszystkich za rok. Czyli rozumiem, że za rok się zjadł. Panowie, również. Dobrze, dziękuję ślicznie. Damiana Kaszpil, była to już 8. edycja w konkursie 4 skoczni. No niestety nie udało mu się wywalczyć żadnego medalu. Natomiast kończy się już finał pocieszenia. Na prowadzeniu jest Filip Zieliński. Filip Zieliński, tak. Któremu zabrakło troszeczkę, żeby dostać się do finału. Ale Kuba, jest to pierwszy konkurs, w którym bierzesz udział. Jak ci się podobało? Fajnie było. A jak wrażenia? Ciężko było, czy... Fajnie było, a ja musisz już lecieć, tak? Dobra.